uwielbiasz jakieś tradycyjne szopki, jakieś święta, bo trzeba, bo co ludzie powiedzą. Dałeś się pewnie oszczyć jako dziecko, poszedłeś do komunii, byłeś bierzmowany, omówiono ci, że sakrament to jest to droga do wieczności. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że to jest bzdura, że to jest religijna bzdura. Ja teraz przeklinam tą religijną bzdurę. Ja ci mówię, że tylko Jezus jest drogą do Boga. Jeszcze dziś, pokój do twojego bezbożnego życia, uwierz w najświętszą ofiarę Jezusa Chrystusa. Uwierz w to, że On jest czystą miłością. Ja nie mówię ci to jakiejś sentymentalnej miłości w stylu disco polo. Mówię ci o prawdziwej miłości, o tej, że On dał się zabić zamiast ciebie. Czy ty w to wierzysz, czy znów będziesz powątpiewał? A może na tronie twojego życia stoi twoje ja? Wiesz, diabeł będzie cię oszukiwał. Mówi ci, żyj sobie jak chcesz. Ale chcę ci powiedzieć, że diabeł to humanista. I on przychodzi do twojego ludzkiego umysłu. Oszukuje ci. Oszukuje ci. On ci wmawia pewne kłamstwa. Bo Słowo Boże mówi, że diabeł przyszedł po to, by kraść, zabijać, wyżynać i wytracać. I on cieszy się z wszelkiego zła, które może dzisiaj ciebie dotyka. Bo jemu tylko o to chodzi, żeby zaślepić cię, żebyś nie widział i żebyś nie słyszał. Ale ja teraz modlę się, aby słowa prawdy przeżywały dogłębnie twoją duszę, aby przecierały je, aby oddzielały słowa prawdy od słowa kłamstwa. Ja teraz modlę się, aby Słowo Boże zaczęło w tobie pracować, aby Duch Święty przekonał cię o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Ja ci mówię o żywym Bogu, ale